Rzeczywiście, bardzo gościnni. Niesamowita noc i wyjątkowa Wigilia. A nie mówiłem? Czuję się, jakbym był w Betlejem. Uboga chatka, dzieciątko, matka, śpiewy, radość. Tylko aniołów brakuje. Tej nocy dotarło do mnie, że Pan Jezus ciągle się rodzi. Przychodzi do nas nieustannie w drugim człowieku, w tym nowonarodzonym dziecku i każdym mieszkańcu wioski. A pamiętacie opowieść o trzech mędrcach? To prawie jak o nas. Ich też przyprowadziła gwiazda. Przyszli złożyć dary Jezusowi. Stasiu, jeśli mówisz, że w tym dziecku jest Jezus, to może damy mu jakiś prezent? Jezus powiedział kiedyś, że to, co zrobimy jednemu z tych najmniejszych, to tak jakbyśmy jemu samemu uczynili. Problem. Nie mamy złota, kadzidła i miry. Romek, przestań żartować. Przecież wiesz, że nie o to chodzi. Damy mu to, co mamy. Liczy się pomoc dla tych ludzi, czy dla tego dziecka? Słyszałem, że u nas niektórzy w kraju opłacają dzieciom w Afryce szkołę. To świetny pomysł. 100 kilometrów stąd mieszka mój kolega misjonarz. Znamy się ze szkoły średniej. Obiecałem mu, że jak będziemy mieli trochę czasu, to go odwiedzimy. Prowadzi razem z siostrami szkołę mały szpitalik. Zabierzmy tam małego wodza i jego matkę. Po powrocie do kraju będziemy opłacać jego naukę i utrzymanie. To będzie nasz dar. Nikt się na to nie zgodzi. Popatrzcie na radość tych ludzi. To jest dziedzic. Zabierając chłopca, zabralibyśmy im nadzieję. Nie rozumiesz. Zabierzemy go tylko na pewien czas. Właśnie. Dziecko podrośnie, wykształci się i wróci. Potrzebują nie tylko silnego, ale przede wszystkim mądrego i wykształconego. Macie rację. Chodźmy im to zaproponować. Izak, chcielibyśmy porozmawiać z matką i starszyzną plemienia. Będziesz naszym tłumaczem? Zaraz zaczną się tańce na cześć młodego wodza. Będziemy mogli podejść. Scenografem i reżyserem tego niezwykłego widowiska był wspomniany wcześniej ksiądz Piotr Szymkowiak. Wsparli go katecheci Marta Hołowińska i Tomasz Śruda. Scenografię opracowała Magdalena Rybarczyk, a układ taneczny Magdalena Krzepisz. Nad stroną techniczną trzymał pieczę Dariusz Rybarczyk, a zagrali uczniowie Szamocińskiego Gimnazjum. Przedstawienie bierze udział w ogólnopolskim konkursie Mój szkolny kolega z Afryki, organizowanym przez Komisję Episkopatu Polski do spraw misji. Od kilku już lat Młodzieżowy Dom Kultury rokrocznie jest organizatorem konkursu Moje Betlejem, konkursu na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową. W Młodzieżowym Domu Kultury w Chodzieży po raz kolejny podsumowano konkurs plastyczny Moje Betlejem. Komisja konkursowa wybrała najciekawsze szopki bożonarodzeniowe. Konkurs plastyczny Moje Betlejem adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów podzielonych na 3 kategorie wiekowe. Oceniano inwencję twórczą uczestników konkursu, staranność wykonanych prac oraz czytelność przekazu. Oczywiście jak co roku najwyżej ocenianymi były szopki, w których postacie były wykonane samodzielnie. Tutaj dało się zauważyć dużą fantazję dzieci i młodzieży. Obok postaci wykonanych z plasteliny czy masy solnej były również lepione z gliny i wypalone, wykonane ze styropianu oraz bardzo proste, schematyczne, ze ścinków tkanin. Uczniów i nauczycieli, opiekunów, wykonawców prac zaproszono na podsumowanie konkursu i wręczenie nagród połączone z koncertem kolęd, które zorganizowano przed świętami w Młodzieżowym Domu Kultury. Wystawa szopek, które wzięły udział w konkursie, cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko ich wykonawców, ale także rodziców i nauczycieli, którzy licznie przybyli wraz z dziećmi na podsumowanie tego konkursu. Z roku na rok, jak podkreślają organizatorzy, rośnie poziom wykonywanych prac, a przez to poziom konkursu. Jurorzy nie mieli więc łatwego zadania, ale wytypowano najlepszych i przyznano szereg wyróżnień. Podczas konkursu i
Na podsumowaniu w Młodzieżowym Domu Kultury spotkali się twórcy najładniejszych szopek oraz uczniowie biorący udział w zajęciach Młodzieżowego Studia Piosenki przy Młodzieżowym Domu Kultury, które na co dzień prowadzi instruktor Krzysztof Jarocha. Spotkanie miało typowo przedświąteczny charakter. Po pierwsze bożonarodzeniowe szopki, a po drugie kolędy i piosenki o tematyce świątecznej. Występ przygotowany przez najmłodszych był bardzo atrakcyjny i niezwykle interesujący. Był z pewnością znakomitą okazją do wprowadzenia się w przedświąteczny nastrój. Wśród uczniów klas 1-3 szkół podstawowych pierwsze miejsce zajął Błażej Braciszewski ze szkoły podstawowej nr 1. Miejsce drugie zdobyła Zuzanna Braciszewska z tej samej szkoły. W kategorii wiekowej uczniowie klas 4-6 pierwsze miejsce zdobyła Anastazja Gajda, uczennica chodzieskiej jedynki. Miejsce drugie uczeń tej samej szkoły Przemek Szepielak. Natomiast trzecie miejsce zdobył zespół Daria Trzaska i Ania Kryger ze szkoły podstawowej nr 3. Wyróżnienie w tej kategorii wiekowej otrzymał Alan Gursz, również uczeń trójki. W grupie gimnazjalistów pierwsze miejsce zajęła praca zespołowa autorstwa Moniki Kantorskiej oraz Aleksandry Skawińskiej z Miejskiego Gimnazjum w Chodzieży. Drugie miejsce otrzymała Weronika Religa, miejsce trzecie Kasia Paluszkiewicz i Melania Nowicka. Wyróżnienia wręczono Szymanowi Zyśko z gimnazjum w zespole szkół licealno-gimnazjalnych w Ratajach oraz zespołowi z klasy drugiej K Miejskiego Gimnazjum w Chodzieży w składzie Paulina Kolasa i Judyta Mikołajczak. Wszyscy zwycięzcy otrzymali znakomite nagrody i zaproszenia do udziału w kolejnych edycjach konkursu Moje Betlejem. A nagrody otrzymane w konkursie będą doskonałym prezentem nie tylko pod choinkę. W Wigilię Świąt Bożego Narodzenia wielu najmłodszych mieszkańców naszego miasta miało szansę odebrać paczki ufundowane przez posła do Parlamentu Europejskiego, pana Marka Siwca. W wigilijny poranek na wielu ulicach naszego miasta pojawiły się kartki skierowane do najmłodszych mieszkańców Chodzieży. Odnaleziona kartka uprawniała do odbioru paczki w biurze Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Chodzieży. Kartek było kilkadziesiąt, a od samego rana do biura zgłaszali się ci szczęśliwcy, którym udało się je odnaleźć. Kartki zostały przygotowane przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, Piąte Koło SLD w Chodzieży oraz Federację Młodych Socjaldemokratów. Już od wczesnych godzin rannych najmłodsi mieszkańcy naszego miasta, którzy szczęśliwie odnaleźli kartki, zgłaszali się po odbiór niezwykle bogatych i atrakcyjnych prezentów. Fundatorem paczek dla najmłodszych mieszkańców Chodzieży był w tym roku poseł do Parlamentu Europejskiego Marek Siwiec. Jest to akcja dla dzieci z terenu miasta Chodzieży. Faktycznie po raz trzeci już ją organizujemy, tym razem przy okazji Świąt Bożego Narodzenia. Wcześniej były to akcje przy okazji Wielkiej Nocy. Jest to akcja organizowana przez Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Marka Siwca, który nas wspiera tutaj w Chodzieży i ufundował 50 paczek dla dzieci z terenu naszego miasta. A akcję organizują tradycyjnie członkowie Federacji Młodych Socjaldemokratów w Chodzieży oraz Koła Młodych SLD w Chodzieży. Już od godziny 11 dzieci zgłaszają się po paczki. Czy jest szansa, że wszystkie kartki, które upoważniają do odbioru tych prezentów, zostaną odnalezione i wszystkie paczki trafią do rąk dzieci? Liczymy na to, że wszystkie kartki zostaną odnalezione. Dziś w nocy właśnie nasi członkowie rozwieszali te kartki na terenie miasta. Już przed godziną 11 ustawiła się przed biurem kolejka i kilkanaście osób odebrało swoje paczki wraz z rodzicami. Oczywiście jeśli zostaną paczki, planujemy je przeznaczyć na jakiś inny cel. Być może trafią do oddziału dziecięcego Szpitala Powiatowego w Chodzieży.
Co roku organizujecie także i bardzo mocno się angażujecie w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już wkrótce kolejny finał orkiestry. Czy FMS także będzie obecny na tej akcji charytatywnej? Zapewne tak. Trwają właśnie rozmowy ze sztabem chodzieckim Wielkiej Orkiestry i prawdopodobnie będziemy również uczestniczyć w kolejnym finale na chodzieckim rynku. W Biurze Sojuszu Lewicy Demokratycznej, poza paczkami ufundowanymi przez europarlamentarzystę, czekał na dzieci święty Mikołaj, który przeprowadzał z nimi krótką rozmowę, wypytywał o to, czy były w tym roku grzeczne, kwitował odbiór paczek, a następnie przekazywał podarunki pod choinkę. W paczkach było dużo słodyczy, niespodzianek dla dzieci oraz owoców. Z pewnością w wielu domach paczki te były doskonałym dodatkiem do świątecznych prezentów. Już po raz drugi pod pomnikiem pamięci Powstania Wielkopolskiego spotkali się miłośnicy historii i tradycji naszego miasta. Złożono kwiaty i zapalono znicze pod pomnikiem. 26 grudnia jest datą szczególną dla chodzieży, wpisaną w historię Powstania Wielkopolskiego. Dlatego pod pomnikiem poświęconym powstańcom wielkopolskim w tym dniu spotkali się ci, którzy o rocznicach pamiętają. No to spotykamy się po raz drugi. 26 grudnia w tym miejscu. Jest to miejsce takie znaczące, jeżeli chodzi o Powstanie Wielkopolskie, a poza tym dzisiaj jest taki symboliczny dzień, ponieważ 26 grudnia tędy przejeżdżał gdzieś o tej porze Ignacy Paderewski, podążając do Poznania, a jak wiemy ten przyjazd był bezpośrednią iskrą wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Chcąc to upamiętnić, w drugi dzień świąt zbieramy się już po raz drugi. W zeszłym roku było nas 8, w tym roku jest nas 16, także w przyszłym roku może będzie jeszcze więcej. Bardzo się cieszę i dziękuję bardzo, żeście Państwo przerwali siestę świąteczną i przeszli się spacerkiem pod ten obelisk. Taki był nasz razem z kolegą Eugeniuszem Sopkowskim zamiar. Pod pomnikiem pamięci Powstania Wielkopolskiego spotkali się członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej oraz Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Byli także przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, których reprezentował m.in. wiceburmistrz miasta Chodzieży pan Piotr Żurawski. Pod pomnikiem zapalono znicze i złożono kwiaty. Przypomniano wagę wydarzeń związanych z Chodzieżą i Powstaniem Wielkopolskim dla całej historii naszego miasta. Organizatorzy spotkania wyrażają nadzieję, że z roku na rok pod tym pomnikiem spotykać się będzie coraz więcej osób. Na scenie Chodzieskiego Domu Kultury w brawurowy wręcz sposób zaprezentowała się pierwsza dama polskiej sceny, królowa poczucia humoru, pani Hanka Bielicka. Wizyta starszej Hani. Taki tytuł nosił koncert wielkiej gwiazdy, pierwszej damy polskiej sceny, królowej poczucia humoru, pani Hanki Bielickiej, która była gościem Chodzieskiego Domu Kultury. Na cześć pani Hanki przygotowano specjalną muzyczną niespodziankę w wykonaniu zespołu wokalnego Seniorki oraz Chodzieskiej Orkiestry Dętej pod batutą Wiesława Pawlaka. Seniorki zaśpiewały porywająco, specjalnie dla pani Hani. Wczoraj jechaliśmy 10 godzin do Państwa. Wielkie brawa dla pani Hani, która dziennie się spisała i dojechała do nas. Dzieci, siadajcie. Dziękuję bardzo. Siadajcie, dzieci, siadajcie.
bardzo się cieszę, straszny odsłuch. Panie reżyserze, główny straszny odsłuch. Nie może być troszkę ciszej? Dziękuję serdecznie za powitanie, dziękuję koleżankom za piękne śpiewy i muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, żeśmy się w ogóle zobaczyli, ale chyba bardzo dawno nie byłam. Wchodzę, a jakiś pan mówi mi ojca i syna, pani Haniu, to pani jeszcze żyje? Ja mówię, żyję oczywiście nie z panem, bo pan dla mnie za stary. Młoda dziennikarka przyszła do mnie tam do hotelu na wywiad. No i tak gadamy. Jest o czym pogadać, bo się nadziało i w kraju, i na świecie. A ona nie jest, tylko cały czas na mnie patrzy i mówi: pani Haniu, ale w jakim pani właściwie jest wieku? Ja mówię, w jakim wieku? 21. Ja nie jestem leciwa, tylko wiekowa. Lata lecą, a wieki idą. Ja idę wolno, tylko gadam szybko. Gadam szybko, bo starość musi się wyszumieć, nie? A z tym szumieniem to zresztą nie bardzo mi wyszło. Nie wiem, czy państwo zauważyli w powodzi tych wszystkich seriali, które spadły na nasze telewizory. Ja nakręciłam dwa seriale. Pierwszy serial to był Palce lizać. Przy moim szczęściu ledwie oblizałam palec, serial się skończył. Tak. A drugi serial to był sukces rodzinny. Ja przyjechałam jako ta ciocia Mary, żeby im pomóc w tym sukcesie. No więc rozeszła się fama, że przyjechała ciotka z Ameryki, że bogata, bo u nas nikt biedny z Ameryki nie wraca i że wdowa. Zaczęły napływać oferty matrymonialne, ale przy moim szczęściu wszyscy kandydaci młodsi ode mnie. Same niedojrzałe 70-latki. Ludzie, no. Chciałabym bardzo, żeby zaśpiewaliśmy. Uczę i namawiam wszystkich, żebyśmy śpiewali taką piosenkę, którą śpiewaliśmy z babciami, mamami, ciociami. Upływa szybko życie. Dobrze? Zaśpiewajmy. Upływa szybko życie, jak oto płynie czas. Za rok, za dzień, za chwilę razem. Dziękujemy, że dzisiaj pani nam pozwoliła zapomnieć o tej codzienności. Mogliśmy się razem z panią dobrze bawić. Mamy nadzieję, że nie będziemy czekać kolejne 20 lat, aż przyjdzie pani młodzieży. I dobrze, żeby pani o nas nie zapomniała. Nie, bo jest myśliwy, ja tam stamtąd dostanę. Ja słyszałem, że pani jest śmiertelna, taka fama poszła. Pani, po to, żeby pani o nas pamiętała, sobie w domu przypominała o tej chodzieży. Mamy specjalny prezent, to jest miasto porcelany. Dla pani specjalnie od wszystkich chodzieży. A co to jest takiego? Garnitur kawowy, serwis. Jezus, ma. Dziękuję wam serdecznie, kochani. Naprawdę takie prezenty.
chciała, żebyście byli szczęśliwi. Także zdrowia, szczęścia, pomyślności, mądrych dzieci, dobrych gości. No i te nowe, wybrane władze, żeby trochę mniej brali, więcej wam dawali. I właśnie naprawdę coś wesołego powiem wam teraz. Wesołych świąt! A jak teraz taka nowa epoka, to jakbyście chcieli koniecznie, żebym przyjechała, to www.małpa-bielicka-07. Koncert pani Hanki Bielickiej w Chodzieckim Domu Kultury przyjęty był wspaniale przez publiczność, co zresztą sama gwiazda podkreśliła już po koncercie w rozmowach za kulisami. Od chodzieckiej publiczności otrzymała sporą dawkę szczęścia, miłości i wielkiej energii. Życzymy pani Hani, by ta energia została z nią jak najdłużej. Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieckiej przygotowało kolejną ciekawą pozycję wydawniczą, tym razem dotyczącą koła śpiewaczego Halka. Promocję książki zorganizowano w Chodzieckim Domu Kultury. Do rąk chodzieżan trafił kolejny tom cyklu wydawniczego Zasłużeni dla Ziemi Chodzieckiej. Tym razem jest to książka dotycząca koła śpiewaczego Halka z podtytułem Dla Ciebie Polsko śpiewamy. Kiedy ukazał się pierwszy tom z tego cyklu, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieckiej, pan Henryk Zydorczak, z którego inspiracji powstała większość wydawnictw, był przekonany, że nie skończy się na tym jednym wydawnictwie. Wspólnie z panią dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Dorotą Grewling ustalili, że kolejne tomy ukazać się muszą. Tak też i było z historią Halki, koła śpiewaczego, które funkcjonowało od 1920 do 1965 roku w Chodzieży. Halka była jednym z zespołów, który kreował życie kulturalne i muzyczne naszego miasta w tym okresie. Dlatego warto poznać i przypomnieć sobie jego historię. Historię znaczoną piętnem naszych trudnych przecież czasów z przeszłości naszego kraju. Promocję książki zorganizowano w Chodzieckim Domu Kultury. Jej głównymi bohaterami byli żyjący jeszcze członkowie Halki. Ale z zaproszenia do Chodzieckiego Domu Kultury skorzystało też wielu członków i sympatyków Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieckiej oraz wszystkich tych chodzieżan, którzy są żywo zainteresowani historią naszego miasta. Znaczoną życiorysami tak wspaniałych ludzi, jak ci, którzy znaleźli się jako bohaterowie książki opisani na jej kartach. Autorami monografii Halki są państwo Roman i Krystyna Kabatowie, którzy nie tylko odszukali materiały dotyczące zespołu, ale także sprawili, by uświetniono uroczystość promocji książki wprowadzeniem sztandaru Halki, który przez wiele lat leżał zmagazynowany w Urzędzie Miasta dzięki opiece i troskliwości pani Honoraty Niemiro, która także wspierała wszystkie działania autorów książki oraz członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieckiej, którzy doprowadzili do jej powstania. Przede wszystkim najserdeczniej witam raz jeszcze w imieniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieckiej oraz tych wszystkich naszych przyjaciół, którzy zechcieli nas wesprzeć, ażeby powstało to, co ośmielamy się nazwać dziełem, a przynajmniej owocem wspólnego wysiłku, a które mamy nadzieję się Państwu spodoba. Pani Beata mnie wywołała do wypowiedzi krótkiej, bo to można albo wcale, albo długo. Jak powstała i dlaczego? Myśl powstała, właściwie to więcej powie pan Kabat na ten temat. Ja tylko chcę powiedzieć, że ucieszyliśmy się bardzo, kiedy się okazało, że istnieją materiały zebrane, stworzone kiedyś przez prezesów koła śpiewaczego, przede wszystkim przez pana Zygmunta Chorowskiego. Te materiały, szereg dokumentów, zdjęć,
wymagały, wręcz wołały o to, ażeby je uwiecznić, żeby je zebrać, żeby pamięć ludzi, którzy śpiewali w halce, żeby zapisać w książce dla następnych pokoleń. O historii halki i genezie powstania utworu opowiadał współautor monografii, pan Roman Kabat. Dowiedzieliśmy się m.in. o tym, że koło śpiewaczy Halka powstało w 1920 roku, a przestało istnieć w roku 1965. Na kartach monografii znalazły się także fotografie wielu miejsc związanych ściśle z historią Halki i jej działalnością. Członkami tego zespołu były setki chodzieżan. Większość oczywiście z nich już nie żyje, ale jest jeszcze dość duża grupa tych, którzy w powojennej historii Halki stanowili o jej poziomie artystycznym i mieli znaczący wpływ na sukcesy zespołu. To właśnie oni byli głównymi uczestnikami promocyjnego spotkania i jeszcze raz przeżyli to, co było udziałem członków chóru i zespołu teatralnego Halka przez 45 lat jej istnienia. Dzięki przygotowanej przez pana Romana Kabata prezentacji mogli podzielić się swoimi wspomnieniami i wzruszeniami i cieszyli się, że historia ich kulturalnej działalności wreszcie została opisana. Warto tę książkę przeczytać, by zrozumieć, jak niezwykły był to zespół. Halka dla wszystkich śpiewała, co podkreślali obecni na spotkaniu żyjący jej członkowie. Ale Halka wystawiała także spektakle teatralne, uczestniczyła aktywnie w życiu społecznym, kulturalnym miasta. Szkoda, że z różnych przyczyn prawie 40 lat temu musiała zakończyć swoją działalność. A towarzyszyła chodzieży i chodzieżanom w najważniejszych dla historii naszego miasta wydarzeniach. Zawsze była muzycznym i kulturalnym tłem wielu niezwykłych wydarzeń, wizyt głów państw, a także odwiedzin w naszym mieście znaczących dla historii Polski osobistości. Wszystko to znaleźć możecie Państwo na kartach kolejnego tomu z cyklu Zasłużeni dla Ziemi Chodzieskiej. Po promocji w Chodzieskim Domu Kultury książka trafi do księgarni oraz będzie dostępna w Miejskiej Bibliotece Publicznej w naszym mieście. Szczególną zasługą jest to, że autorzy monografii, Państwo Roman i Krystyna Kabatowie, włożyli tyle wysiłku i zaangażowania, by odkryć zakurzone czasem karty naszej historii. Za to wszystko wyrazy wdzięczności składali im wielokrotnie członkowie Halki i uhonorował ich także burmistrz naszego miasta. Występować, proszę pozwolić, że raczej nie będę, bo nie mam takich talentów, jak tutaj goście zgromadzeni na tej sali, którzy mają bogaty dorobek artystyczny, a ten dorobkiem artystycznym i wielkim dorobkiem życiowym jest działalność w pięknym, dobrym chórze Halka, który w dniu dzisiejszym, historia tego chóru, dokonania są w sposób piękny honorowane dzisiaj. Tym bardziej jest to miło, że w tym okresie radosnym, przedświątecznym o tych sprawach się pamięta. Powiedziano tu i takie słowa, że była to mowa i wspomnienia o ludziach, których nie ma. Ja bym, proszę o zrozumienie, przepraszam, jak kogoś dotknę tym, powiedział tak, że ludzie żyją tak długo, jak długo żyją w sercach, wspomnieniach i umysłach tych, którzy potem są, którzy żyją w historii. Chór Halka, jego ludzie, jego członkowie żyją po dziś dzień, czego dowodem jest ta dzisiejsza podniosła, miła sercu każdemu chodzianiowi uroczystość. Podczas uroczystości promocyjnej pierwsze egzemplarze książki trafiły oczywiście do rąk żyjących członków Halki, ale także do sponsorów, bez których wsparcia nie udałoby się zrealizować tego kolejnego ważnego dla literackiej chodzieży przedsięwzięcia. Ale to wydarzenie w Chodzieskim Domu Kultury było niezwykłe nie tylko ze względu na obecność członków Halki. Mogli oni bowiem wysłuchać
nagrań zespołu sprzed prawie 50 lat. Akustyk Chodzieskiego Domu Kultury, pan Waldemar Bedołek, przywrócił do słuchalności taśmy, które leżały na strychu przez wiele lat w Domu Państwa Kabatów. Dzięki technice komputerowej udało się przywrócić je dla wszystkich uczestników spotkania do takiego stanu technicznego, by mogli wysłuchać pieśni w wykonaniu Halki i ponownie wzruszyć się jej wykonaniami. Na zakończenie spotkania wykonano kolejne wspólne zdjęcie. Być może trafi ono do kolejnych kronik. A przed wszystkimi zebranymi zaprezentowały się kolejne dwa chodzieskie chóry. Zespół wokalny Seniorki oraz chór kameralny pana Adama Cichockiego. To żywy dowód na to, że tradycje śpiewacze w naszym mieście są pielęgnowane i kontynuowane. Żegnając się z Państwem, zapraszam na weekendowe powtórki Panoramy Chodzieskiej, a w poniedziałek o 18.30 jak zwykle na Kurier Pilski. Korzystając z okazji, chcielibyśmy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia. W imieniu zespołu Panoramy Chodzieskiej oraz dyrekcji i pracowników Zakładu Usług Antenowych Antserwis życzymy Państwu, by kolejny rok był pełen zdrowia, szczęścia i sukcesów, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Życzymy Państwu, byście kolejny rok spędzili z nami, z Panoramą Chodzieską. Do zobaczenia w nowym, 2006 już roku.